Cześć, witajcie w środowym odcinku programu cyklicznego. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, tak jak zawsze, o trzech newsach, informacjach, a zaczynamy od aktualizacji wyników na Cape Epic. Dzisiaj odbył się już trzeci etap tego wyścigu. Tym razem wygrała para Alban Lakata i Christian Hynek, ale w klasyfikacji generalnej żółte koszulki założyli Howard Grotz i Jarosław Kulchawy z teamu Investec Songo Specialized. Jeśli chodzi o rywalizację kobiet, to tam dalej wszystko po kolei wygrywają dwie panie także z teamu Investec Songo Specialized, czyli Annika Langblad i Kate Courtney. Trzeba tutaj też dodać małą aktualizację, bo już po pierwszym z etapów wycofała się para Nino Schurter i Matthias Stinemann. No niestety to Matthias miał jakieś problemy żołądkowe. Nino pojechał jeszcze na drugi etap tylko po to, żeby tak solo go ukończyć i może trochę też zrobił to dla kibiców. No ale teraz już się z wyścigu wycofali oboje, no i pewnie będą już przygotowywali się dalej do Pucharu Świata. Druga wiadomość to jest news sprzętowy prosto z Kalifornii, no bo Santa Cruz postanowiła wrócić do modelu Blur. Model Blur kiedyś był takim ich fullem do XC, trochę wyparł go Talboy, ale teraz Talboy idzie trochę w większy skok, dlatego jakby powrót Blura wydaje się taki dosyć naturalny. Będzie to rower do XC, oczywiście na zawieszeniu VPP. Trzecia wiadomość to jest taki news okołokolarski. Pewnie już do Was ta wiadomość dotarła z różnych kanałów, a chodzi o fuzję, połączenie się dwóch portalów kolarskich, a mam tutaj na myśli rowery ORG i Procycling ORG. Razem pewnie te dwie ekipy będą mogły zwojować dużo więcej niż osobno. Zapewne będą mogli każdy z tematów kolarstwa poruszyć trochę mocniej, trochę bardziej szczegółowo. No, co może nas tylko i wyłącznie cieszyć, no bo fajnie jak pojawi się na rynku jakaś silniejsza ekipa, która właśnie będzie mogła szczegółowo poruszać różne ciekawe tematy związane z kolarstwem i pewnie nie będą, tak jak do tej pory, skupiać się głównie na kolarstwie szosowym, a pewnie też trochę będzie więcej tam kolarstwa górskiego. Także bardzo fajnie, będzie więcej rzeczy do poczytania. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Pewnie w piątkowym wydaniu będziemy mogli już trochę sobie powiedzieć więcej o klasyfikacji generalnej Cape Epic. A na dzisiaj już Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć!